Panie prezydencie, zacznijmy może od tego sondażu ogólnopolskiego, Exit Poll. Pewnie mała niespodzianka, choć ostatnie sondaże przedwyborcze wskazywały na to, że obie partie, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, idą w łeb w łeb. Jakby pan ocenił ten wynik sondażowy? Drodzy państwo, tak jak pan redaktor podkreślił, na razie to jest wynik sondażowy. Ja myślę, że tutaj się jeszcze bardzo dużo zmieni, ponieważ to z tego co pamiętam było tylko 5 okręgów branych pod uwagę i powiedzmy metodą exit poll, więc to oczywiście nie oddaje, to nie jest ostateczny wynik. Ja sądzę, że te wyniki będą porównywalne, aczkolwiek z korzyścią jednak dla Koalicji Obywatelskiej. Mam taką nadzieję, mało tego, jestem o tym przekonany, że tak rzeczywiście będzie, więc zobaczymy. No, trzeba czekać oczywiście, aż wyniki zaczną spływać z komisji wyborczych. No, sejmiki są bardzo ważne. Ja tego nie ukrywam i zresztą wszyscy liderzy partyjni to podkreślają, że no, w sejmikach rozgrywa się ta prawdziwa rzeczywiście polityka i dlatego też chciałbym, to jest moje marzenie, żebyśmy jednak sejmiki wygrali, obronili powiedzmy ten wynik, który mieliśmy sprzed 5 lat. Myślę, że tak będzie ostatecznie. Ja wiem, że to pytanie słyszał pan już 6 razy bodajże, jeśli ja dobrze słyszałem, no, ale dobrze, wiem, że jest za wcześnie, jednakże intuicja. Co panu podpowiada? Ja wiem, że wybory 2018 ciężko odnieść do tych dzisiaj z uwagi na liczbę kandydatów i komitetów wyborczych choćby, no ale jednak może nawet nie tyle, co podpowiada intuicja, ale na co pan liczy? Chciałbym oczywiście wygrać w pierwszej turze, co przy 6 kandydatach jest bardzo trudne, jak państwo wiedzą, bo te wyniki się rozkładają. Patrząc na sondaże ogólnopolskie, wyniki sejmików, to wszystko na to wskazuje, że druga tura będzie i być może z kandydatem reprezentującym Prawo i Sprawiedliwość. Ja tego nie ukrywam, ale jestem spokojny. Ostatecznie o wynik wiem, ile żeśmy pracy włożyli w tej kampanii. Też nie ukrywam, że nie chcieliśmy iść w żaden populizm. Te propozycje, które złożyliśmy, były naprawdę starannie przemyślane. Nie chcę krytykować innych kandydatów, no każdy walczy tak jak może, natomiast ja unikałem chociażby z racji swoich 9-letnich doświadczeń, żeby składać obietnice, które później mogą nie znaleźć pokrycia w rzeczywistości, więc mam tę przewagę nad innymi kandydatami. Jaki będzie wynik, trudno mi wyrokować, gdybym miał stawiać zakłady, to 50 na 50. To jeszcze na zakończenie zupełnie, dosłownie w 2 zdaniach, no bo nie ukrywajmy, dobrze, wybory prezydenckie są ważne, ale kto wie, czy nie równie ważne są wybory do Rady Miasta. I tutaj zapytam o cel minimum dla Platformy, jakim byście byli zadowoleni, z jakiego? No, ja nie ukrywam, ja nawet chciałem sam wywołać ten temat. Bardzo ważne są wybory do Rady Miasta. Nie ukrywam, że sam w sumie tę listę tworzyłem przy współudziale oczywiście z moimi współpracownikami, ale za nią się czuję też w dużej mierze odpowiedzialny. Jeśli pan redaktor pyta o cel minimum, który chciałbym uzyskać, 9 mandatów. Mówię wprost i szczerze, 9 mandatów. Jeśli będzie 8, nie będzie dramatu. Jeśli będzie więcej, to po prostu będę szczęśliwy.